teraz posłuchajcie o aktach profanacji szafarzy współczesnych na całym świecie. A w Polsce rosną jak grzyby po deszczach. Akty samowoli podczas rozdawania mojego najświętszego ciała ranią mnie i obrażają. Doświadczam aktów profanacji. Ale jest to cena, jaką zapłaciłem i nadal płacę za moją miłość. Wy szafarze nie zdajecie sobie sprawy, jakimi jesteście katami, jakimi jesteście biczownikami Pana. Wasz dzień codzienny wygląda w sposób następujący. Obok ciebie stoi uwiązany do słupa Pan Bóg, a ty go lejesz non-stop. Jakim prawem mówisz, żeś posłuszny biskupowi, jak on łamie naukę Kościoła? Naukę soboru, jest to precyzyjnie określone nauką Kościoła. Kto może dotykać świętych postaci? Tylko ręce konsekrowane, a nie jakiegoś gnojarza, budowlańca, stolarza. Bóg przez was, świeccy, rozbójnicy, janosicy, którzy rozdajecie Pana Jezusa na waszych oczach, na oczach całej wspólnoty katolickiej, doświadcza aktów profanacji. Dlatego obowiązkiem katolika jest nigdy nie podchodzić do świeckiego po komunię świętą, bo bierzesz udział w profanacji. To wiesz ode mnie, masz grzech na swoim sumieniu. Bierzesz udział w biczowaniu. On nie ma prawa dotykać Pana Jezusa. Faryzejskimi aktami miłości mówią, że wam będziecie krócej w kościele. A co się wam stanie, jak zaśpiewacie całą pieśń Bądźże pozdrowiona hostia żywa? Czy kapłan pół godziny będzie udzielał komunii świętej? Co się wam stanie? Kiedy was jest tylu w kościele, żeby kapłan udzielał pół godziny? Może w Boże ciało, Boże Narodzenie stanie się wam coś, jak będziecie Boga uwielbiali? Mecze piłkarskie są teraz, mistrzów zawracali, po 3 mecze dziennie oglądacie, po 3 godziny transmisja i nikt wam nie mówi, że długo i nie mruczycie. Dlatego przypominam, kto bierze komunię świętą z rąk świeckiego szafarza, bierze udział świadomie w akcie profanacji Boga. Jest to cena, jaką mówi Bóg, zapłaciłem i nadal płacę za moją miłość. Ale jest pytanie, dokąd Bóg i ile jeszcze wytrzyma?